Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Jeśli macie na sercu, a ja mam, weźmy do ręki swoje Biblię, Słowo Boże. I jeśli tylko serce Ci podpowiada, zechciej powstać. Nie chcę Cię zmuszać do niczego, ale może zechciejmy powstać. Podziękujemy Bogu za Słowo, za Biblię, za to, że możemy czytać, że możemy rozważać, mamy w tym pokój. Podnieśmy wspólnie razem taki głos do Boga, wdzięczności za Słowo. Panie, jesteśmy przed czytaniem, jesteśmy przed rozważaniem. Ojcze, i oto bierzemy to, co Ty nam dałeś do ręki, Słowo Twoje. Dziękujemy Ci, że to Słowo przychodzi zawsze w odpowiednim momencie, zawsze na czas, zawsze właściwe, zawsze mocne, zawsze zdrowe dla nas. Panie, dziękujemy Ci za pokarm. Dziękujemy Ci za to, że mówisz, nie ustajesz, że ciągle przemawiasz do ludzi. Panie, korzymy się przed Tobą i cieszymy się, że Ty dzisiaj użyjesz Twojego Słowa i będziesz do nas mówił. Panie, uczyń nas gotowymi, nasze serca uczyń chłonne, nasze uszy otwórz ku słuchaniu. I Panie, abyśmy mogli dzisiaj być nakarmieni, posileni, skorygowani. Panie, o to Cię prosimy. Dziękujemy Ci, doceniamy i szanujemy to, co teraz będziemy czynić. Chwała niech będzie Jezusowi. Amen. Będziemy chcieli rozważać Boże Słowo i tematem dzisiejszego zwiastowania jest właściwa postawa względem Boga. Właściwa postawa, jaką powinniśmy odznaczać się, charakteryzować, kiedy przychodzimy przed oblicze Boże. Na podstawie Bożego Słowa zrobimy takie studium biblijne tego, jak powinna wyglądać nasza postawa. Czy jest naprawdę tak, jak to dzisiaj wielokrotnie się mówi, że nieważne jak przychodzisz, nieważne jaką masz postawę, ważne jest serce, czy naprawdę tak to jest? Odpowiemy sobie na to pytanie, rozważając to Słowo. Takie studium biblijne, mocno oparte na tym, co będziemy rozważać, co będziemy czytać. Jakiś czas temu, będąc w jednym zborze, miałem takie oto wydarzenie, byłem świadkiem takiego oto wydarzenia. W pewnym momencie, po uwielbianiu, został zaproszony za kazalnicę młody kaznodzieja, gdzieś w okolicy mojego wieku. I kiedy wszedł za kazalnicę, nieco starszy pastor, wręczając mu mikrofon, powiedział jeszcze dwa zdania wobec wszystkich zgromadzonych. Zapytał tak oto: bracie, czy stresujesz się? I ten brat z takim blaskiem w oczach, błyskiem w oczach i z wyrysowaną na twarzy dumą powiedział: nie. I wtedy ten pastor powiedział jedno z najmądrzejszych zdań, które słyszałem w ostatnim czasie. Nas uczono kiedyś, że kiedy już kaznodzieja się nie stresuje, to powinien zejść i przestać usługiwać. Nie chciałbym być w skórze tego kaznodziei. To było wszystko przed usługą, więc musiał przeżyć pewnie cios. Ale siedząc na tej sali, jako słuchacz, jako uczestnik nabożeństwa, Duch Święty momentalnie zaczął napełniać mnie myślami, iż za każdym razem, kiedy wychodzimy za kazalnicę, wszyscy, którzy usługują, powinniśmy drżeć przed Bogiem. Powinniśmy być przesiąknięci bojaźnią, drżeniem przed tym, co teraz będziemy czynić. Do ręki bierzemy przecież Słowo Boże, nie słowo ludzkie, nie wymysły jakichś filozofów, ale Słowo Boga, które jest życiodajne, które zmienia rzeczywistość. Więc powinniśmy być zdjęci drżeniem i naprawdę być, jeśli można to tak nazwać, zestresowani przed tym, co będziemy czynić. Inne wydarzenie, które bardzo mnie ujmuje i które dotyka mego serca i stawia w tej pozycji drżenia przed Bogiem, szacunku i respektu wobec tego, co czynimy, to wydarzenie, które miało miejsce w zborze już zgasłego, świętej pamięci brata Dawida Wilkersona. Raz opowiadał, że pewnego dnia zaproszony został kaznodzieja do zboru. I kiedy skończyło się uwielbianie, kaznodzieja dumnym,
zarozumiałym krokiem, pewnym siebie, wstępował za kazalnicę. I kiedy stanął przed kongregacją, przed zgromadzeniem, nagle coś się wydarzyło, coś się zaczęło dziać. Tak jakby świadomość Bożej chwały i świętości tak zaczęła pracować w tym kaznodziei, w tym człowieku, który miał usługiwać słowem, że ten nieszczęśnik nie zdążył wypowiedzieć ani jednego słowa za tą kazalnicą, a jego zarozumiała, pyszna i dumna twarz, którą tak często dzisiaj w wielu zborach można oglądać za kazalnicą, nagle topniała w obecności Bożej. I ten dumny uśmiech i błysk w oczach i podniesione wysoko czoło nagle zaczęło opadać. I tak jak ten kaznodzieja wszedł za kazalnicę, tak też skulony, skruszony zszedł, nie wypowiedziawszy ani jednego słowa. I wówczas pastor Dawid wyszedł i powiedział: o człowieku, kaznodziejo, gdybyś wchodził za tą kazalnicę tak, jak schodziłeś, to byś z niej schodził tak, jak wchodziłeś. To daje do myślenia, jaką postawę powinniśmy mieć, kiedy zwiastujemy słowo. Ale te wydarzenia, których byłem świadkiem i które słyszałem, wykraczały daleko dalej, poza tą kazalnicę. A dzisiaj chciałbym mówić o naszej postawie w ogóle. W zborze, podczas uwielbiania, podczas modlitwy. Jak to jest? Jaką powinniśmy postawę przyjąć, mając świadomość, przed kim stoimy? I pierwszym fragmentem, który będziemy rozważać, jest fragment z 5 Księgi Mojżesza, 5 rozdziału, od 4 do 5. Tak jak już zapowiedziałem na samym początku, będziemy chcieli zrobić studium biblijne, a więc na podstawie kilku fragmentów rozważyć i zadać sobie pytanie, czy czasem Biblia nie tworzy pewnego schematu, standardu, wzoru, jaki powinien towarzyszyć nam, albo w jaki powinniśmy wchodzić, albo jaki powinniśmy powielać. Nie stawia pewnych kroków, nie zostawia pewnych śladów, po których powinniśmy kroczyć. Tak, musimy zadać sobie to pytanie i na to pytanie będę chciał odpowiedzieć, rozważając te fragmenty. Pan rozmawiał też z wami twarzą w twarz. Na górze przemawiał spośród płomieni. Ja w tym czasie stałem pomiędzy Panem a wami, by obwieszczać wam słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę. I może 23 do 29. Gdy usłyszeliście ten głos spośród ciemności, a góra płonęła wtedy ogniem, zbliżyliście się do mnie, to jest wszyscy naczelnicy waszych plemion oraz starsi. I powiedzieliście: oto Pan, nasz Bóg, ukazał nam właśnie swoją chwałę i wielkość. Słyszeliśmy też dochodzący spośród płomieni Jego głos. Dzisiaj przekonaliśmy się, że Bóg może przemawiać do człowieka, a ten może pozostać przy życiu. Nie chcemy jednak umierać, bo wielki ogień w końcu nas pochłonie. Jeśli nadal będziemy słuchać głosu Pana, naszego Boga, pomrzemy. Bo kto spośród żyjących, kto słyszał głos żywego Boga przemawiającego spośród płomieni, jak my byliśmy tego świadkami, pozostał przy życiu? Ty sam podejdź, wysłuchaj wszystkiego, co powie ci Pan, nasz Bóg, i ty przekaż nam to wszystko, co Pan, nasz Bóg wypowie do ciebie. My będziemy temu posłuszni i zgodnie z tym postąpimy. Pan wysłuchał tej prośby, którą mi przedstawiliście, i powiedział do mnie: słyszałem, o co cię prosił ten lud. Mają rację w tym, co mówią. W starszym tłumaczeniu: dobre było to, co mówili. Oby ich serca takie pozostało, oby ich serce takie pozostało. Oby czuli bojaźń przede mną i po wszystkie dni przestrzegali wszystkich moich przykazań, po to, by wiodło im się dobrze, im samym i ich synom na wieki. Oby czuli bojaźń przede mną, mówi Pan.
Kochani, sytuacja jest dosyć dramatyczna. Izrael znajduje się pod górą, która nagle poczuła dotyk Boga. Bóg wstąpił na górę i po dziś dzień ta góra ma spalony wierzchołek, co już swego czasu pokazywałem chyba nawet na jakichś zdjęciach. Do dzisiaj ta góra nosi ślady obecności Boga, która wstąpiła na górę w tym momencie, kiedy Bóg postanowił twarzą w twarz rozmawiać ze swoim ludem. Tak, w tym momencie lud, obserwując tą całą sytuację, to całe zdarzenie, został zdjęty strachem, bojaźnią. Zaczęli się Pana bać w bojaźni. I to ciekawe, Bóg, wypowiadając się na ten temat, nie powiedział: o człowieku, nie bój się, prawdziwej miłości nie ma bojaźni, czemu truchlejesz, człowiecze? Nie powiedział tak. Powiedział coś, co przenosi nas do pierwszego czy do pierwszych dni stworzenia świata. To jest dobre, co robicie. To jest dobre. Muszę powiedzieć, że z tej historii wyciągam wiele wniosków, ale jeden z najważniejszych jest taki, że kiedy człowiek zaczyna się bać, to właściwie zaczyna myśleć. I prawdziwie, i dobrze. Bo Bóg powiedział: to, co myślicie w tym stanie bojaźni przede mną, jest właściwe i dobre. Jest dobre. Tak dalej. Idź tak dalej. Oby twoje serce takie zawsze było. Chciałbym, aby mój Bóg zawsze na moje myślenie mógł odpowiedzieć: Damian, to jest dobre. To jest dobre, co myślisz. Wiem, że jest to możliwe zawsze, kiedy będę się bał Boga. Kiedy będę żył w bojaźni przed Bogiem. Człowiek, kiedy nie boi się Boga, zaczyna niewłaściwie myśleć i źle. Załóżmy, młodzi ludzie, kiedy nie mają w sercu Pana Boga i bojaźni przed Bogiem, a kiedy przychodzi moment, kiedy trzeba się znaleźć, odszukać, zakochać, w końcu dobrać się, myśleć o małżeństwie, to muszę powiedzieć, że bez bojaźni Bożej taki człowiek się wykolei. Taki człowiek upadnie, gdzieś się pomyli, niewłaściwie myśli. Człowiek zaczyna dobrze myśleć, kiedy się boi, kiedy zaczyna się bać Boga, kiedy zaczyna żyć w bojaźni Bożej. Pomyślmy przez chwilkę o górze, która doświadczyła Boga. Góra zaczęła drżeć, góra zaczęła się palić. I do dzisiaj możesz oglądać ślady Pana Boga na tej górze. To mnie zastanawia, bo myślę teraz o tym, kiedy człowiek mówi: spotkałem się z Bogiem, a jego życie nie nosi śladów tego spotkania. Zastanawiam się i wtedy myślę sobie, mówimy o dwóch różnych Bogach w tym momencie. Bo kiedy spotykasz się z tym Bogiem, o którym czytam w Biblii, twoje życie musi stać się jak ta góra, zadrzeć, napełnić się ogniem i nosić ślady tego spotkania przez całe życie. Tak wygląda schematycznie, tak wygląda wzorcowo biblijne spotkanie, doświadczenie Pana Boga. Kiedy On przychodzi, wszystko się zmienia. Kiedy On przychodzi, rzeczy się zmieniają. Wielu rzeczy nie wiem, ale tej jednej zasady się nauczyłem i się uczę. Zasady rozpoznawania, czy Bóg jest w tym, co robimy, czy nie. Gdy Bóg przychodzi, życie człowieka się po prostu zmienia. To jest najprostsze zdanie, jakie potrafię wypowiedzieć. Gdy życie się nie zmienia, to nie był Bóg, ale emocje. Takie jest moje zdanie i zrozumienie, biblijne zrozumienie tego, o czym teraz mówimy. Na pewnej konferencji, w pewnym zborze, pewien pastor, zorganizowawszy konferencję, zbór doświadczał wielu różnych przeżyć, ludzie się przewracali i tak dalej, działy się przeróżne rzeczy, o których dzisiaj moglibyśmy nazywać charyzmatyczne. I kiedy ludzie tak bardzo, bardzo cieszyli się i byli bardzo podnieceni tym, co się działo, nagle w pewnym rogu
Tam gdzieś w kąciku zabawkowym wstała mała, kilkuletnia dziewczynka i zaczęła prorokować. I mówi tak, mnie tu z wami nie ma. Nie ma mnie pośród was. I wtedy zatrzymano tą konferencję, rozpuszczono lud do domu i zaczęto szukać Boga. Ze wstydem na twarzy musieli wychodzić ci, którzy brali w tym udział. Myślę sobie, nigdy w życiu ten pastor nie stanąłby przed zborem i nie powiedział, słuchajcie, teraz będziemy robić wszystko o własnych siłach. Nigdy. Na pewno, z pewnością był przekonany, że to, co się dzieje, jest z Boga. Ale co się okazało, Pan Bóg miał inne zdanie i co innego myślał na ten temat. Pewien brat z Chin, który w którymś momencie postanowił odwiedzić zbory w Stanach Zjednoczonych. I w ramach swojej wycieczki po Stanach Zjednoczonych odwiedzał jeden zbór po drugim. Aż w końcu w ostatnim zborze stanął przed zborem i powiedział, jestem pod wrażeniem, jak wiele potraficie zrobić bez Boga. Jestem pod wrażeniem. Musimy się zastanowić i musimy zdefiniować niejednokrotnie na nowo niektóre rzeczy. Jak ważne jest to, aby Bóg był pośród nas, prawdziwie. Bo jeśli będzie pośród nas, to życie ludzi będzie się zmieniało. Jeśli nie, będziemy mieć się fajnie, ale nic się nie będzie zmieniało. Ani moje serce, ani nasze, ani nikogo innego. Do wielu rzeczy można się przyzwyczaić i wiele rzeczy może być fajnych w zborze. Ale uważam, że jedną z najistotniejszych, to jest najważniejsza rzecz, aby Chrystus był pośród nas. I abyśmy po prostu tego doświadczali, że On jest prawdziwie z nami. Jeśli coś się dzieje, to jest On w centrum i On to czyni. To jest wyzwanie dzisiaj, wielka ambicja, aby tego właśnie doświadczać i tego szukać. Tak potrafimy wiele uczynić jako ludzie. Potrafimy ściągać ludzi do zborów, mamy narzędzia i nieźle nam idzie. Ale czy robimy to na zasadzie bodźców i rozrywek, wprowadzając coś do zborów tylko po to, aby liczyły się ilości? Czy czasem nie za daleko zachodzimy, mówię ogólnikowo, w chrześcijaństwie w ogóle, na świecie, iż często bierzemy do ręki nie te narzędzia, które trzeba i zamiast Ducha Świętego używamy narzędzi ludzkich, które tylko przyciągają ludzi. Kochani, żyjemy w czasach, w których naprawdę nauczyliśmy robić wszystko za ludzi. Począwszy od uwielbiania, począwszy od wielu różnych usług, które stosujemy, wielu różnych służb, które są w zborze, nauczyliśmy albo przyzwyczajamy powoli ludzi, że wszystko za nich robimy. To dlatego jest czasem tak, że kończy się piosenka, jest taka głucha, nie wiadomo skąd cisza. Gdyby nagle wyłączyć prąd, czy modlilibyśmy się dalej sami bez prądu? Tak, to już wiele razy i to już dawno zauważono, na Zachodzie szczególnie, że zbory powoli zamieniają się w teatr. Wszystko, co się dzieje, dzieje się tu. Sala jest najczęściej przyciemniona, ciemno, nikt się nie widzi nawzajem. A wszystko to, co najważniejsze, to jest z przodu. A zbór niejednokrotnie traktowany jest jak publika, która od czasu do czasu tylko ma zaklaskać, nic więcej. Myślę, że to nie jest model Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Uważam, że prawdziwym modelem Chrystusowego Kościoła jest, kiedy wszyscy się angażujemy i kiedy w każdym sercu i przed każdymi oczami jest Chrystus. Jestem tego przekonany, że tak to powinno wyglądać. No to jest bardzo pouczające i myślę, że musimy o tym myśleć, gdyż wiele, wiele zborów już dawno nie nastawione są na Boga, dawno, ale na człowieka. Wiele narzędzi i muszę tu być i wiem, że się narażę na całą Polskę, na 100%, ale jeśli tak ma być, to niech będzie. Jeśli postanowimy i chciałbym, żeby pastorzy, liderzy młodzieżowi
Starsi bracia, kaznodzieje usłyszeli to przesłanie, które teraz wypowiem. Jeśli pastorzy, liderzy młodzieżowi, starsi postanowią, że dla ilości w zborze będą wprowadzać świeckie rzeczy, świeckie narzędzia, na przykład takie jak światła po oczach, aby tylko przynieść rozrywkę, dymy, aby stworzyć atmosferę, uwierz mi, Bóg tego nie potrzebuje. I jestem o tym przekonany. Ty tego potrzebujesz. Też jestem o tym przekonany. Bo tak działa człowiek, że szuka bodźców. Ciągle jakichś bodźców. I dawno już to odkryto w wielu różnych świeckich rzeczach, jak reklamy i tak dalej. Problem w tym, że często do zborów to przenosimy. I co się dzieje, kiedy pod presją jakiś lider młodzieżowy postanawia wprowadzić na spotkanie młodzieżowe konsolę do gier i tak organizuje swoje młodzieżowe tylko po to, żeby przyciągnąć młodych ludzi. Co się dzieje? Wprowadzasz bodziec, który sprawia, że człowiek czuje się fajnie, jest mu dobrze na tym spotkaniu młodzieżowym albo w zborze, kiedy nagle pojawią się jakieś rozrywkowe rzeczy. Człowiek czuje się dobrze, ale w tym samym momencie, kiedy wprowadzisz bodziec, który odwraca uwagę od Chrystusa, a skupia uwagę na czymś innym, uruchamiasz machinę, którą już się nie da zatrzymać. Bo to bodźce działają w ten sposób, że mija miesiąc, mija dwa i bodźce się nudzą. I żeby utrzymać to, co masz, musisz wprowadzić silniejszy bodziec, nowy bodziec, coś nowego, nowy pomysł. Jeśli tego nie zrobisz, wielu ludzi odejdzie, znajdzie lepsze miejsce, gdzie bodźce będą jakieś rozrywkowe i inne. Problem w tym, że teraz obnażam wiele różnych konferencji chrześcijańskich i tak one funkcjonują, z którymi się nie zgadzam i mówię o tym wprost i jasno. Tak funkcjonują, nie będę mówił tytułami, bo to nie ma tutaj najmniejszego sensu. Natomiast uważam, że na to należy zwrócić uwagę. Wyobraźmy sobie sytuację i odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy gdyby nagle w jakimś zborze, który postanowił iść w tą drogą i wprowadzać bodźce, żeby tylko ludzi zadowalać i utrzymywać, nagle jakiś bardzo nieprzychylny człowiek podłożył bombę i wszystko to, co do tej pory ludzką ręką zostało wprowadzone, wysadzone zostało w powietrze, czy następnej niedzieli na tych gruzach spotkają się wierzący bracia i siostry, którzy będą się modlić, bo ich jedynym dobrem jest Chrystus? Uważam, że nie. I nie mówię o niczym, nie mówię o czymś, co jest odrzucone daleko gdzieś przez tworze i nierealne. W Syrii, w Iraku, w innych miejscach tak się dzieje. I ludzie spotykają się na gruzach. Mamy się czego uczyć od tych braci i sióstr prześladowanych w tamtych krajach. Więc niech Chrystus będzie w centrum. Niech On będzie najważniejszy. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj. Niech to będzie coś, co tylko i tylko nam wystarczy. Niech to będzie coś, o czym mówi apostoł Paweł. On jest wszystkim we wszystkim. Przez Niego wszystko, dla Niego wszystko. I Jemu niech będzie chwała. O, jak tak byśmy funkcjonowali, jeśli tak będziemy funkcjonować. Jesteśmy w najlepszym miejscu, w jakim możemy być. A więc takie jest przesłanie, albo taka jest myśl tego fragmentu, ale wróćmy do tekstu. Bóg określa tą postawę, którą tutaj zawarł, o której mówi, o którą mieli ci ludzie, kiedy się bali Boga, jako coś właściwego i dobrego. Kiedy człowiek, powtórzę się raz jeszcze, kiedy człowiek boi się Boga, to zaczyna dobrze i właściwie myśleć. Jeśli się dzieje odwrotnie, to dzieją się rzeczy, których byśmy nie chcieli widzieć, a Chrystus pozostaje w cieniu innych wprowadzanych tylko dlatego, abyśmy łechtali swoje uszy i mieli się dobrze w Kościele. Z bojaźni Bożej wynikają minimum trzy rzeczy. Pokora, wywyższenie Boga
i poniżanie siebie samego, albo uniżanie, nazwijmy to może w ten sposób, uniżanie się przed Bogiem. W dobie internetu i różnych wykładów, różnych usług, różnych kaznodziejów, różnych kościołów, różnych denominacji muszę powiedzieć o czymś, co wielokrotnie ochroni szczególnie młode serca, które wielokrotnie, nie tylko młode, korzystają z internetu i słuchają różnej jakości kaznodziejów, z różnej jakości kościołów i niejednokrotnie bywa tak, że tak bardzo się zachwycą, że polecą jak za wiatrem. Kochani, trzy rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, kiedy wsłuchujemy się w kazania, jakiekolwiek, ale szczególnie te w internecie, nie znając kaznodziei, ani jego życia. Pierwsza rzecz, jeśli jego kazanie, nasze kazanie, nie stawiają Chrystusa mocno i w centrum, nie podkreślają Jego wartości, nie podkreślają Jego majestatu, nie wywyższają Boga. Jeśli takie kazanie nie mówi o Bogu, ale o człowieku, to postaw sobie ostrzegawcze światło na tym, co jest mówione. Żółte, jaskrawe, ostrzegawcze, informujące Cię o zagrożeniu światło, które będzie Cię ostrzegać. Uważaj na to słowo. Uważaj na to, co się mówi. Jestem przekonany, że człowiek, który słucha kazania w niedzielę, we wtorek, w różne inne dnie, powinien podczas kazania czuć to w całym swoim wnętrzu, że Bóg jest wywyższony. Tak powinno być. To jest kolejna forma uwielbiania Boga, ale w inny sposób, podając Jego słowo do rozważania. Jeśli to słowo omija Boga albo w jakiś sposób mówi o czymś innym, uważaj, uważaj. Druga zasada, którą powinniśmy się kierować, kiedy słuchamy różnych kazań, szczególnie w internecie. Jeśli kaznodzieja nie jest pokorny, ale pyszny, dumny i z taką zarozumiałością podaje prawdy wiary, uważaj, uważaj. Postaw znowu znak ostrzegawczy, bo to widać bardzo mocno dzisiaj, szczególnie w kaznodziejstwie. Kaznodzieje bardziej przypominają showmenów z telewizji niż pokornych sług Bożych, którzy korzą się i drżą przed Słowem i przed Bogiem. Więc jeśli coś takiego zobaczysz, znowu przesiewaj to słowo. Uważaj. Bo może czyha pułapka. I kolejną zasadą, którą powinieneś się posługiwać, słuchając różnych kazań, gdziekolwiek będziesz, to jeśli człowiek za kazalnicą wywyższa człowieka, stawia ludzkie wartości wysoko, mówi o inspiracji Twojej, mówi o Twojej wartości i nie zamykają się jego usta w tym temacie. Mówi o tym, jak ważny jesteś, jak wiele znaczysz i tak dalej. Uważaj, bo Biblia, którą czytam, mówi mi, że z powodu naszej podłości i nędzy Chrystus musiał zejść na ziemię. Z powodu tego, że Ty i ja tak nędznie i podle postępujemy, ponieważ upadliśmy w grzech, Chrystus zszedł na ziemię. Ja nie widzę tutaj mojego wielkiego znaczenia, nie widzę tu jakiejś wielkiej wartości, widzę ratunek Boży dla upadłego, nędznego robaka, proch, który potrzebował ratunku. Innymi słowy, nie byłby w stanie sam sobie pomóc. Jeśli czegoś takiego nie słyszysz, uważaj, bo może to jest kazanie, które ma na celu Cię połechtać i sprawić, abyś był w zborze i się dobrze po prostu tu czuł. Ale kazania muszą boleć. To nie ma być coś inspirującego, ale konfrontującego w kontekście Bożego Słowa. Ja tak uważam i takimi się karmię i takimi się buduję. Kochani, kiedy człowiek spotykał się z Bogiem, kiedy nagle dochodziło do sytuacji, znowu chciałbym to odnieść do Biblii,
Raz po raz widzimy pewną postawę, która się powtarzała przez wieki. Chociaż fragmenty, które będę czytował, są oddzielone od siebie czasem wieki, postawa człowieka wobec doniosłości Boga jest jednakowa. Nigdy się nie zmieniała. Człowieka, który miał świadomość, przed kim stoi i kim jest ten, z którym rozmawia, była zawsze jednakowa. Dopiero XXI wiek czy XX zmienił to totalnie. Nagle okazało się, że istnieje coś takiego jak luz. Wolność, gdzie Duch Pański, tam wolność, więc wszystko można robić. Albo jeszcze inne fragmenty, które wielokrotnie są cytowane tylko po to, żeby usprawiedliwić swoją luzacką postawę i swój brak szacunku względem Boga. Zawsze, kiedy człowiek spotykał się z Bogiem, dochodziło do czegoś, co często jest nie do wyjaśnienia. Albo nie da się wyjaśnić w normalny sposób. Człowiek zamiast o Bogu myślał o grzechu. To jest ciekawe. Kiedy nagle dochodziło do spotkania z Bogiem, ta Jego osoba i świętość sprawiała, że człowiek nie potrafił zapomnieć o swoim grzechu, o swoim upadku. I to powodowało, że musiał się w konsekwencji przed Panem zgiąć. Albo wołał: ratuj Boże, albo mówił: odejdź ode mnie, jestem grzesznikiem. Zawsze przynosiło to jakiś efekt, ale najczęstszym efektem było ukorzenie się przed Bogiem. Uznanie tego, który przyszedł, za kogoś znacznie większego niż ja, dumny i pyszny człowiek. Mamy do czynienia z czymś takim, kiedy czytamy choćby historię Jakuba. Kiedy w pierwszej Mojżeszowej, 32 rozdziale, 30 wierszu, odczytujemy fragment spotkania Jakuba z aniołem. On definiuje to spotkanie w inny sposób. Myśli, że spotkał Boga i z Nim się siłował i nasunął mu się jeden wniosek z tego spotkania. Powinienem zginąć, bo Boga widziałem. Powinienem umrzeć, bo Boga widziałem. Zobaczymy przez te wszystkie fragmenty, jeszcze mamy troszkę czasu, zobaczymy przez te wszystkie fragmenty, że jednym podstawowym, niezmiennym wnioskiem, który towarzyszył ludziom, którzy spotkali się z Bogiem albo doświadczyli jej obecności, była świadomość śmierci. Świadomość śmierci. Innymi słowy, gdybym miał to ubrać w zdanie, brzmiałoby to tak: spotkałem się z Bogiem już po mnie, nie żyje. To towarzyszyło wszystkim tym, o których teraz powiem. Jakub, pierwsza księga Mojżeszowa, 32, 30 wiersz. Na pamiątkę tego zdarzenia Jakub nadał temu miejscu nazwę Paniel. Tu oglądałem Boga twarzą w twarz, powiedział, i ocalała moja dusza, a jednak ocalało życie moje. Wszystko wskazywało na to, że powinienem tamtego dnia spocząć na ziemi jako nieżywy. Bo spotkałem Boga. A jednak ocalała moja dusza. A jednak ocalało moje życie. Stało się coś, co nie pasowało do sytuacji. Powinienem był zginąć. A jednak żyję. Nie oglądał bowiem Boga twarzą w twarz, nie oglądał Jego oblicza, bo w innym fragmencie, które przytoczę, Bóg mówi jasno: nie można mojego oblicza oglądać i żyć. Nie może człowiek mojego oblicza ujrzeć i pozostać przy życiu. Gedeon z Księgi Sędziów miał podobne zdarzenie, chociaż oglądał anioła, a nie Boga. W 6 rozdziale, 23 wierszu mówi tak: Bóg czy Pan poprzez anioła mówi: Pan go jednak zapewnił: bądź spokojny, nie umrzesz. 22 wiersz dla kontekstu, a więc wiersz wcześniej, mówi tak: gdy Gedeon pojął, że to był anioł Pana, wykrzyknął: ach, mój wszechmocny Panie, przecież ja twarzą w twarz oglądałem anioła Pana. Gedeon był przerażony, pełen strachu: umrę z tego powodu, że oglądałem Boga.
Popatrzcie, jaka świadomość w Starym Testamencie, w mężach Bożych, jaka świadomość Boga, jaka świadomość Jego majestatu i wielkości i świętości. Taka świadomość, że człowiek ten myślał, że już po nim. Czytamy u Jozuego w 5 rozdziale, 14 wierszu, coś podobnego. Kiedy Jozue doświadcza spotkania z dowódcą wojsk Bożych, wojsk Pana, mówi takie oto słowo. Czytamy, wtedy Jozue upadł na twarz, pokłonił się mu i zapytał, co mój Pan rozkazuje swojemu słudze. A więc jaka niezwykła postawa szacunku, majestatu i uwielbienia tego, przed którym stoi. Pokłonił się nisko, wiedział, że ten, który przyszedł, jest znacznie większy, znacznie możniejszy i wie lepiej, bo się pyta, co mam uczynić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ uważam, że ta zasada ciągle i ciągle jest aktualna. Kiedy człowiek przychodzi i spotyka się z Bogiem, faktycznie umiera. Tak stało się ze mną i tak stało się z większością z was. Kiedy nagle spotkaliście się z Bogiem, wasze życie nie ostało się. Musiało dojść do czegoś takiego, co nazywamy śmiercią i narodzeniem do życia znowu. W obecności Bożej twój grzech nie mógł się ostać. Tak jak czytamy, że w zgromadzeniu świętych grzesznik się nie ostanie. Dlaczego? Bo Chrystus jest pośród nas, a nie bo są tu fajni ludzie. A więc kiedy doszło do mojego spotkania z Bogiem, kiedy Pan Bóg przyszedł na spotkanie, aby wyciągnąć do mnie rękę i do ciebie i dać ci nowe życie, w tym momencie umarło twoje stare życie, a więc umarłeś, ale w jednej chwili dał ci nowe życie, ożywił cię do prawdziwego duchowego życia. Dlatego dzisiaj masz zdolność i wiesz o nim, poznałeś go, wiesz, że należy go uwielbiać, masz poznanie Pana Boga. Wytargał ci stare serce, dał ci nowe. Więc nie może człowiek spotkać się z Bogiem i pozostać przy życiu. Nie może. Pozostać dalej takim samym jak dotąd. Jego życie musi się zmienić i dowodem tego jest większa część siedzących na tej sali. Że oto doszło do spotkania i to, co stare nagle umarło, stopniało wobec Jego świętości, i powstało coś, czego do tej pory nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Jak to możliwe, że grzesznik, który ciągle chce złego, nagle chce dobro? Dlatego Pan Jezus mówi, to nie jest rzecz możliwa u ludzi, ale takie rzeczy możliwe są tylko u Boga, bo u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a zbawienie grzesznika jest rzeczą niemożliwą. Ale Bóg tylko mógł to uczynić. Dlatego powiada Biblia z całą świadomością, żaden człowiek sam nie jest w stanie się zbawić. Żaden. Obecnie w naszych czasach, końcowa moja myśl, kończąc zgodnie z zegarem, dochodzi do spłycenia istoty Boga. Widzę to i obserwuję. Kiedy człowiek mówił i za każdym razem, kiedy człowiek wypowiada słowo do, kiedy Bóg wypowiada do człowieka słowo, kiedy Bóg przychodził na spotkanie z człowiekiem, kiedy Bóg mówi do ciebie i do mnie, musimy mieć świadomość, że w tym samym momencie, kiedy On wypowiada słowo, On się uniża do nas. Tak jakbyśmy byli zwykłą mrówką. I kiedy ja bym chciał o to do mrówki coś powiedzieć, musiałbym się do niej przychylić, zniżyć. Za każdym razem, kiedy Bóg przychodził na spotkanie z człowiekiem, to było swego rodzaju uniżenie do człowieka. Więc skoro On przyjmuje taką postawę, o ileż bardziej my, którzy doznaliśmy łaski i których świadomości jest majestat i wielkość Boga, powinniśmy nie z zarozumiałością, nie z pychą, nie z dumą, ale z pokorą przychodzić przed oblicze tego, przed którym stoimy. Jeśli w Starym Testamencie nogi się gięły przed tym ciężarem imienia Jahwe, przed ciężarem imienia Jestem, który jestem, o ileż nasze nogi powinny się giąć
pod ciężarem tego imienia, które jako jedyne zostało dane, jeśli mówimy o zbawieniu. Przed Nim zegnie się wszelkie kolano. Czy to będzie muzułmanin, czy to będzie buddysta, czy hindus. Wszyscy, którzy dzisiaj plują Mu w twarz, tego dnia, kiedy spotkamy się z Nim, każde jedno kolano zegnie się przed Nim. Jedni zegną się dlatego, że umiłowali Go już za życia i będzie to coś, do czego przyzwyczaili się tu na ziemi. Ale inni zegną się tylko dlatego, że Go ujrzą i zobaczą ten autorytet, majestat, przed którym żadna istota nie jest w stanie wytrwać tak, jak jest. Musi się zgiąć. Demony drżą na myśl o Bogu. Obyśmy drżeli i my przed Panem w bojaźni. Kochani, mam nadzieję, że nie jest to coś, co zrozumiecie jako przeniesienie jakiegoś ciężaru na bojaźń Bożą kosztem innych cech. Nie. Uważam, że prawdziwej bojaźni przed Bogiem można się radować, cieszyć, miłować, być bardzo szczęśliwym. Ale to szczęście i radość ze zbawienia nigdy nie powinny pogwałcić szacunku i majestatu względem tego, który siedzi na tronie. Stary Testament przedstawia postawę szacunku, pokory i uniżenia. Ale Nowy Testament nie skreśla tej postawy. Czytamy, że oto przed Panem 24 starców pada na kolana swoje i wszystko to, co zdobyli, co mają na głowach, korony, są gotowi położyć u stóp tego, przed którym truchleje każda istota. Tego, przed którym drżą góry, oceany szumią. Tak, przed Nim, który przyszedł, aby Ciebie zbawić. Na sam koniec, ponieważ należy zakończyć pewną myślą, chciałbym przytoczyć pewne świadectwo z tego, jak to było na początku, kiedy się nawróciłem, bo dotyczy to właśnie tego tematu. I muszę powiedzieć, że w tym momencie dotknę pewnie i nadepnę na niejeden odcisk. Ale powiem to z całą świadomością, bo wiem, o kim mówię i o kim dzisiaj mówimy i przed kim siedzimy i stoimy i o kim myślimy. Kiedy jeszcze byłem w Kościele katolickim, w którym, jak wszyscy wiemy, są bardzo silne, tradycyjne postawy, bardzo duży respekt do szczególnie miejsca, jakim jest Kościół, do kapłanów, do tego, do którego się modli człowiek. Tam nie było do pomyślenia, że ktoś w czapce siedzi i słucha z rękami w kieszeni, nie klęknie wtedy, kiedy trzeba klęknąć, nie powstanie wtedy, kiedy nie trzeba wstać. To jest swego rodzaju radykalizm. Ale chcę zaznaczyć tą myśl, jak bardzo wpojona była myśl o szacunku i respekcie do samego otoczenia, do Boga, do świętych i tak dalej, i tak dalej. A więc taka była postawa. I pewnego dnia nawróciłem się nie do Kościoła Zielonoświątkowego, bo ja czegoś takiego nie uznaję. Nawróciłem się do Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. I w pewnym momencie pojawiłem się w Kościele Zielonoświątkowym. I miałem świadomość, już wtedy miałem świadomość, że tam Boga nie ma. Tam są tradycje, wszystko jest martwe, a jednak jest szacunek i respekt. Przyszedłem do miejsca, w którym mówiono, że jest Bóg i Bóg działa. Bóg potężny, majestatyczny, siedzący na cherubach. Wszyscy drżą przed Nim. Całe niebo się przed Nim kłania. I w pewnym momencie zobaczyłem, jak niektórzy ludzie ręce w kieszeni mieli, kiedy należało tego majestatycznego Boga uwielbić. I wiecie co? Spodobało mi się to. I sam przez jakiś czas brałem w tym udział. Jedną rękę w kieszeni, drugą w górze. Stoję przed majestatem, wielkim Panem. Minął czas, dopóki zrozumiałem, przed kim naprawdę stoję. Minął czas.
Więc nie kupuję tego, kiedy mówi się, postawa się nie liczy, liczy się serce. Nie, uważam, że cały wszechświat i wszystko, co istnieje, wskazuje na to, że naszą postawą w uwielbianiu, w modlitwie, w przychodzeniu powinna być postawa ogromnego respektu i szacunku do Pana i Boga, który jest święty i siedzi na tronie. Jestem tego przekonany, to było moje doświadczenie z młodych lat, już 9 lat wstecz. I co mogę powiedzieć, obserwując dzisiejsze chrześcijaństwo i trendy? Dziwię się, że pomimo tego, iż tak mocno deklarujemy Jego świętą obecność pośród nas, niejednokrotnie, szczególnie na konferencjach, na jakichś uwielbieniach w internecie, mimo wszystko można oglądać takie postawy, z której ja dzisiaj mocno podkreśliłem jako niegodne. Czapki na głowach, luzacki styl, bo jest mój przyjaciel, pluszowy miś, Pan Bóg. Mój Bóg jest święty. Nie wiem, jaki Twój jest Bóg, ale ja mam ogromne pragnienie i czuję respekt przed Nim, który uratował mnie z grzechów. Nie byłem w stanie nic uczynić i Ty też nie jesteś w stanie nic uczynić. A jednak Pan Cię zbawił. To powinno nas motywować do tego, abyśmy mieli respekt i szacunek względem Niego. Kochani, wiem, że szczególnie to może dotyczy młodego pokolenia, bo dzisiaj naprawdę przekraczamy granice, jeśli chodzi o nasze młode pokolenie i robimy coś, czego nasi ojcowie nigdy nie widzieli i nie przypuszczali, że do takiego czegoś dojdzie. Więc szczególnie młodzi ludzie, powinniśmy my jako młodzi zastanowić się, jakiego Boga swoją postawą przedstawiamy. Czy luzackiego i akceptującego wszystko? Czy jest to raczej święty Bóg, niezmienny, ten sam Bóg wszystkich pokoleń, który nigdy nie podporządkuje się do czasów, które istnieją, bo czas jest w Jego ręku, a nie na odwrót. Niech nasze życie będzie pełne chwały i szacunku i majestatu względem Pana i Boga. Niech nasze kolana już teraz na ziemi gną się przed Nim chętnie, abyśmy tam przymuszeni Jego autorytetem nie musieli zginać się, bo musimy, ale żebyśmy się zginali przed Nim, bo chcemy, bo pragniemy Go wywyższyć. Amen.